Bardzo serdecznie na Pucharze Dziesięciolecia Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. Brawo! Dziękuję. Impreza wyjątkowa. Chciałem przede wszystkim przywitać naszych gości. Witam was wszystkich tutaj zawodników, bo wy jesteście tutaj oczywiście najważniejsi. Ale witam też serdecznie naszych sponsorów. Jest silna ekipa Invedera na czele z Pawłem Krzemianowskim, Adam Krubiołka. Brawo! Gorące brawa. Naszym sponsorem jest również i zarazem zawodnikiem na tych zawodach Przemysław Grobelny, serwis kołowrotku wędkarstwa. Ze strony mediów przywitajmy gorąco Daniela Kruszynę, który będzie tutaj z nami. I oczywiście witam też gospodarza łowiska Łukasz Maciejewski, reprezentuje tutaj. Witamy bardzo serdecznie. No oczywiście jeszcze pozwolę sobie przedstawić, tylko tak na szybko przywitać i przedstawić zarazem kolegów z zarządu. Jest z nami Piotr Spławski, który będzie również sędziował te zawody. Michał Sibora, drugi prezes, też tutaj będzie ten. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie kojarzą, ja nazywam się Spławski Kamil, mam przyjemność być prezesem Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. Też będę z wami tutaj. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, Puchar Dziesięciolecia. Ta dziesiątka jest dla nas w tym roku taką liczbą szczególnie ważną, bo właśnie 10 lat temu grupa 29 śmiałków z całego kraju powołała do życia tą organizację, Polską Federację Wędkarstwa Karpiowego. I nie da się tutaj na tej imprezie przejść obok tego jubileuszu, przepraszam, obojętnie. Takie szersze obchody będziemy świętować na targach, na które tego miejsca też serdecznie zapraszamy. One będą 22 i 23 listopada. 23, 24. 23, 24, przepraszam, listopada w Toruniu, tak? Tak, w Toruniu dokładnie. Także natomiast dzisiaj oczywiście świętujemy symboliczny tort. Mamy dla was, przygotowaliśmy dla was dzika, dobre jedzenie, także mam nadzieję, że chwilę czasu też na to tutaj poświęcimy. No i słuchajcie, te 10 lat, pozwolę sobie tylko krótko, to był okres naszej działalności. Można powiedzieć dużo, kilka rzeczy się udało, na pewno wiele jest jeszcze do zrobienia, natomiast ten projekt, dzięki któremu tutaj też jesteśmy, projekt Polish Carp Masters, który tak naprawdę finał mieliśmy w tym roku już 9, w przyszłym roku też jubileusz, 10 finał mistrzostw. To jest projekt, który się udał, naprawdę jesteśmy wszyscy tego tutaj przykładem, on się cieszy bardzo dużym powodzeniem, wiele osób, wiele eliminacji rozgrywanych w ciągu roku z wielkim finałem na czele. To jest coś, z czego naprawdę powinniśmy być dumni i nie da się ukryć, że takich zawodów i takich eliminacji, mogę śmiało powiedzieć, nie ma. Pojawiały się takie głosy, że finał, no przecież takie zawody są w ciągu roku rozgrywane różne, no my się z tym zdecydowanie nie zgadzamy. To jest coś wyjątkowego, tworzone przez ludzi z pasją, tak naprawdę masa organizatorów, którzy organizują te zawody, też wkładają to dużo serca. Staramy się robić wszystko, aby z roku na rok ten projekt był tak naprawdę robiony z jeszcze większą pompą. To też dzięki wam, uczestnikom, możemy tutaj być i w zasadzie robimy to dla was, tak? Z tego miejsca też gorąco zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze z nami nie są, którzy nie należą do Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego, bo nie da się ukryć, że z perspektywy zarządu nam zależy oczywiście na tym, żeby ta organizacja była jak najbardziej prężna. Mamy swoje plany, chcemy zrobić naprawdę wiele fajnych rzeczy, natomiast nie da się tego zrobić bez was. Ta federacja jest dla was, ale bez was tak naprawdę nie istnieje, tak? Także bez względu na to, jakie loga macie dzisiaj na koszulkach, to serdecznie zapraszamy do tego, abyście byli razem z nami. Uważamy, że warto wspierać tą organizację i aby wszyscy razem, żebyśmy byli jedną wielką karpiową rodziną, do czego z tego miejsca serdecznie zapraszamy. I żeby już nie przedłużać, wszystkie te oczywiście kwestie techniczne jeszcze sobie omówimy przy losowaniu, powiemy też coś więcej na temat wjazdu, tutaj Łukasz też, jak już polosujemy, jak wjechać, żeby nie było żadnego problemu, ale to sobie wszystko omówimy, natomiast w tej chwili myślę, że
to jest dobry moment na to, żebyśmy zjedli coś ciepłego, tak? Tak jest. Także zapraszam serdecznie. Za chwilę. Dobre? Coś pan powie w obronie tych zwierząt? Przepraszam, wycofam się tam. Nastała niezręczna cisza poprzedzona śmiechem. Smaczny był. Walczymy za asefa. Prezes rozpoczyna? Tak, ja pozwolę sobie zacząć, a pierwszy, później... Pierwszy. Będę miał prośbę, poproszę Anita ciebie, żebyś pomogła mi kroić. Panowie czegoś tu oczekują? Czego my oczekujemy? Czego my tu możemy oczekiwać? No nie wiem, no jakieś ryby. Fajne miejsce. Bardzo fajne miejsce, natomiast na stanowisko, z tego co wiemy, to no, do łatwych nie należy. No ale spróbujemy, no coś spróbujemy tu wydłubać. Pełno trzciny, pełno wszystkiego, ale jesteśmy dobrej myśli i miejmy nadzieję, że coś podejdzie i uda się coś skurać. Słuchajcie, nikt nie mówił, że będzie łatwo. W końcu walczymy o nic innego, jak o trzy przepustki do wielkiego finału, także... To jest... zostać tam coś do ważenia, woda... może będziemy mieli zaraz. To już dopiero jutro. Woda do łatwych nie należy, ale tutaj warunki chyba macie niezłe. Ale siura. 16,700. Czy zawodnik potwierdza wagę? Tak, potwierdzam. No, czekaj. 3,650. Kurczę. Zgadza się? Za pierwsza opcja mi się bardziej. Te 20, te 20 minut po zmówieniu one potrafią zgubić paręnaście, nie?
Gratuluję. Gratulacje. Dzięki. I co, byśmy się widywali częściej, tak? Co godzina. Tego życzymy. No, no może aż tak. Ale to jak będziecie wracać stamtąd. Ja, dwa razy dziennie na pewno chętnie przyjdziemy. To sprzęt zostawcie, jak jedziecie tam uspokoić. Zapniesz w drugiej stronie? Dobra. Poczekaj. Ja z dedykacją można śmiało powiedzieć, że dla córki, która jutro będzie miała urodziny. Jaki Bączysław. Ja powinienem, zanim do was przyjdę, to wam wystawiać rachunek. Prawda, Adam? Dokładnie. Tak, tak. I tak oto robi się komplet pięciu ryb w dwie godziny. No. Tak właśnie jest. No. Wszystkie zaczepione chyba były. Popsuliście w ogóle całą zabawę. No, nazywajmy to po imieniu. No. Nie, żartuję oczywiście. Nie no. Naprawdę fajny wynik. No, w dwie godzinki zamknąć pięć ryb. Dobra, to kończymy zawody strzelaj. Kończcie, strzelajcie. Nie, no to ta ryba to już jest naprawdę ładna ryba, nie? Na tej wodzie. Jeszcze takie cztery i myślę, że będziemy... Tak, będziemy pracować. Teraz już kurczę, do niedzieli tylko podmieniać. Zgadza się. To zdejmijcie wreszcie tą kukurydzę i załóżcie jakieś solidne kulki. No. Firmowe. Ja, zacznijcie wreszcie używać firmowych kulek. A nie na ten ryż, przepreparowany. Telefon już poszł. Dobrze, oby tylko takie problemy były, nie? Zgadza się. No oczywiście, nie? To jest tam. Właśnie, na tym to polega. Mały pikuś. Słuchajcie, lepiej jak brakuje zabawa. Worków niż jajek w żurku. Ręka to ci go poleje, no? Co wyłapić? Tak, no piszmy się w całą noc, przecież całą noc. Wszyscy się tej wody. Uśmiechy panowie, tak jest. Ja nie rozumiem, czego póki co to Big Fish zawodów chyba. No, póki co. No. Póki, nie póki. Chyba nie maruje. Ryba paruje? A, bo gotowali ją. Nie, ale nie z krowadą gotowali. No, kill wszystko na grill. Prezes w białych rękawiczkach rozpościera. No jakby wiesz, stary. Jakby ktoś tam... A z kieszeni mu wystają 3 złote. Jakby ktoś miał jakieś robaki, a nie można, to wszystko sprawdzimy. Gdzie robaki? Tej weź, weź wszędzie, wszędzie. Słuchaj. Mowy palusz. Ale ładny ryby, ja pierdziałem. Mamy to? I tak gadają, że mam parcie na szkło. Dobra, druga rzecz, że się wetnę, ale... Dobrze, dobra. Odłów póki co. Także idzie zgodnie z planem chyba, nie? Tak, na razie jest dobrze. Nie jest elegancko. Znaczy się zakładając, no, że plan był, nie? A jaki mieliście plan w ogóle tutaj, jak przyjechaliście na miejsce? Dokopać się szybko do tych ryb, bo wiecie, że one tu zawsze są, jak się przyjeżdża. Potem już jest gorzej, bo one potem sobie... W ogóle nie chcieliśmy generalnie, że tutaj coś z tego pojedzie. No co ty? No. Ja tu a przecież tu zawsze jak przyjeżdżamy, to one temu, na początku są. Dwa tygodnie temu siedzieliśmy obok. Obok, no tak, obok. No. No, to było dwa bez tygodnie ryby. Temu. I to było i to obok. Było obok. No. One zawody są zawsze nieobliczalne, się rządzą swoimi prawami. Nie? A trzeba je zatrzymać. I generalnie tak, właśnie ta sama taktyka. Najgorzej to sobie coś w głowie wkręcić, że na dzień dobry już jest źle, nie? Dokładnie. I się potem fajnie, miło rozczarować. Powiedz, powtórz to jeszcze raz. Powiedz mojej żonie to. Powiedz. Kuchni. Najgorzej to sobie coś wkręcić w głowie, że, tak, że na początku jest źle. I potem to się ciągnie 25 lat.
Sędziowie gotowi, zwarci gotowi. Jak tam panowie, także... nie krzyczmy, bo mamy tutaj dobry mikrofon. A, no dobrze, to ja to emocje proszę się udzieliły. Proszę nie krzyczeć na kamerze, stary. Emocje się udzieliły. Słuchajcie, powiedzcie, jak tam po urodzinach wczorajszych? Ten, jakby świętowaliśmy coś, nie? Przyznajmy się, nie? Tylko jak dzieciaczki, i wyłącznie, nie? Likierek pożyczkowy i ziuziu. Tak, napoje bezalkoholowe. Nie, Piotrek podał swój wyrób pożyczkowy, który był naprawdę świetny. Tak, i muszę skołować jakąś butelkę malutką i żonie zawieźć 50 gram, bo ona jest fanatyczką rzeczy niesamowitych. Pożyczka jest naprawdę pytana. Na pewno cieszy mnie to bardzo. Ukradnę kawałek tej butelki i jej zawiozę do posmakowania. I znowu będzie szukała męża. Tylko tego filmu nie pokazuj. Jak to nie? Wszystko pokażę. Ona mi za to płaci, bo ona potem będziesz to publikował? A ja pewnie. No Daniel, proszę cię. Pince, dobra. Że możemy powiedzieć tylko jedno. Coś się dzieje, nie? Jedziemy po was. A w zasadzie to do was. Coś się dzieje? Tak, coś się dzieje. Są ryby, są już pierwsze dwa komplety. Tak naprawdę jeden po pierwszych dwóch godzinach. Drugi dzisiaj po nocy też zgłoszony. Także baliśmy się tego dość mocno, ale już jesteśmy trochę spokojniejsi. Jeszcze wiadomo, że nie wszyscy mieli kontakt z rybą, ale coraz tych ekip jest więcej. Kolejne ryby, kolejne zgłoszenia. Mamy co robić, humory dopisują, także no, to jest piękna sprawa. No. Chociaż czasami tak się zastanawiamy nad tym, czy nie lepiej byłoby tam jednak połowić z drugiej strony, zamiast siedzieć i sędziować, ale to też ma swój urok. To też ma swój urok. Zawsze można przyjść, zobaczyć, podpatrzeć, jak te emocje udzielają się z drugiej strony. Mamy tą przewagę, że widzimy nieco więcej. Albo się kolebocześ z przodu, albo mi stabilizacja w okrach wysiadła. To tylko Piotrka ostra jazda po prostu. Piotrek jest strasznie agresywnym kierowcą, nie widać, ale... Niestety. Musi gdzieś te trudy łowiskowych pobytów odreagować. Oczywiście. I musi też uważać na radary, nie? Bo no, z tym mam problem. Bo na bakier trochę tutaj, ale no, pracujemy nad tym. Za ciężka noga po prostu. No, ewidentnie. Ja nie dostałem jeszcze nigdy ten. Ja jeszcze nigdy nie dostałem mandatu za prędkość, ale mój samochód tyle nie jeździł. No, strach pomyśleć, co by było, jakby Piotrek miał ze 3 litry pod paską. No nie. Tak? Lepiej nie. Albo w sobie. Ja po prostu mam za buty takie niewygodne, no. No tak, tak. No, trzeba ja jakoś wytłumaczyć. Ale zaraz, przejechaliśmy chyba. Gdzie? No dobrze, no. Nic nie przejechaliśmy, ty mnie nie strasz. Nie, chyba przejechaliśmy, bo mieliśmy tutaj te 34, nie? A nie, 34 jest tam. Nie, to jest tam. Tak. Wszystko jest pod kontrolą. Okay, 34, dobrze. Młody jest, jeszcze musi się nauczyć. Znaczy, powiem szczerze, że ja tu nie jeździłem dookoła, także byłem na zawodach dwa razy, ale dookoła nie jeździłem. Nie? Ale z namiotu nie wyszedłem, nie? Znaczy, chodziłem czasami. Jak była moja kolej. Na śniadanie, do gotowania śniadania. Na fajeczkę, bo ma zakaz palenia w namiocie. Nie wolno w namiocie palić, nawet nie ma czym mówić. Dobrze, jest fajnie, naprawdę, na póki co nie pada, to też jest ważne, bo baliśmy się też tej pogody, prognozy były straszne, oby nas trochę oszczędziła i zawodników. Najważniejsze to, żeby przy zwijaniu byli trochę spokoju, no ale na to nie mamy wpływu. Najważniejsze, że ryby współpracują. Myślę, tak, że chyba po to wszyscy tutaj przyjechali, żeby... To jeszcze... znikamy do wagi. Tak jest. Jesteście w nie do końca ukrytej kamerze. Zadowoleni, tak? Uśmiech, Radziu. Tak. Początek jest. Uśmiech. Jest początek. Gdzie to jest chora ryba, bo jej głowa za blisko ogona wyrosła. No, oczy przy ogonie. Nie no, ale ewidentnie ma zadatki na dużo. No. Panie prezesie, proszę pokazać swoje białe rękawiczki. Są, jestem w gotowości. Tak, tak, także okay. Kontrola i nie tak bardzo swoje. I nie tak bardzo swoje. Okay. Czyli teraz się drugi właściciel rękawiczek odezwa. Tak. Nie, oni naprawdę młodzi, bo to młode chłopaki są, to tak też. Dobra, chłopaki, weźmy. Gdzie tu? Coś tu, usiądź się koło pana. Usiądź, tak. No, grupowa foto. He, wszyscy razem. Czekaj. Coś tam uchwyciłeś? Tak. W ogóle to jest niesamowite, bo przyjechaliśmy zważyć ryby, a oni mówią, że mają kotle. Kto wiedział, że tyle jest? Nie. Nie. Są tacy, to nie żart. Dla których jesteś wart mniej niż zero. Eo. 24 już.
Dobrze. Do buzi zajrzeć przypadkiem, nic nie podokładałem, żeby nie było. Ja stwierdzam, że jest okej. Jest czysto. Ale rozbawiłem się? Słuchaj, bo to jest tak, moja żona mówi, cholera, 20 lat i cały czas mnie śmieszy. Nie, jest dobrze. Szkoda, że ci powiedziała, że zabawny jesteś, tylko że śmieszysz, no ale okej. To się wytnie, bo to radzi w moją godność. Trzeba mieć spinę, nie? A jak? Klub karpiowy spina, rano wstają, walą klina. Boże, cóż za polot artystyczny, poczekaj, no, poczekaj, zrobimy poczekaj, zdjęcie. Dopiero się rozkręcam. Muszę sprawdzić w strukturach zarządu, czy jest prezes Jan Kochanowski. Łódka będzie, panowie, uśmiechnijcie się. Kurde, dwie ryby i trzecia w worku i zajebiście. Znaczy bardzo dobrze. Można? Kiedyś prezesi to mieli troszeczkę ogłady. Nie to teraz. I oni tupią, ci ludzie tupią, bo ja byłem w betamianie medycznym, to nie tupałem. Tupią. Zapisałeś? Nie, no, tak, panowie. Brawo. Kurde no. Proszę bardzo. Zrób region. Zrób zdjęcie. Co? No zrób zdjęcie, zrób sobie. Co ty za różnica? Ja będę trzymał. Ej, nie ma problemu, nie? Mogę ją wziąć. Po prostu się nie chcę brudzić, no. Sposobem cię wziął, no. Witamy w drodze powrotnej z dziesięciolecia APWK. Wstępujemy na chwileczkę na łowisko Dobro Klasztorne, gdzie odbywa się Puchar Karp Online. Mamy dla was małą niespodziankę dla federacji. Amor? Moja ulubiona ryba mnie pobudziła, cię pobudziła, ale ja nie lubię tych amurów strasznie, nie? Tak? Wysoko, nie? A wy je lubicie łowić. Ja lubię, nie? No. Jesteśmy z wizytą na Pucharze Karp Online na Dobrze Klasztornym. Chyba na ostatnich zawodach w najbliższym czasie, jakie są organizowane chyba tutaj. Tak. Ale jesteśmy tutaj tak przy okazji jednak 10-lecia Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. Jesteś sponsorem Mistrzostw Polski w segmencie sektorowym, startowałeś wiele razy na mistrzostwach, cały czas największe sukcesy przed tobą. Wspieracie działania federacji, prawda? No, no siłą rzeczy, tak? No nie ma to tylko uwarunkowania biznesowego, to cała akcja, nie? Nie, no oczywiście wspieramy. Ja uważam, że federacja ma działania według mnie bardzo dobre. Byłem ostatnio 3 razy pod rząd na Mistrzostwach Polski, zawsze było ok. Ja uważam, że naprawdę jest wszystko tak, jak powinno być. Nie widzę w tym, nie wiem, nic złego, tak jak niektórzy, nie wiem, do tego mają jakieś pretensje. No też tak. Generalnie nie chciałem nawet o tym rozmawiać i znowu do tego wróciliśmy, ale żeby nie psuć tej atmosfery podniosłości, no jak mówisz, że było ok, byłeś na tyle blisko, żeby wiedzieć, czy jest ok. Ale tak? Oczywiście, na przykład ja nie mam, siedzieliśmy w sektorze, gdzie miał być sektor słaby. Okazało się, że sektor był najlepszy. Powiedzmy, że dostaliśmy baty nawet od sąsiadów z boku i nikt z nas nie miał do tego pretensji. No, najgorsze to jest to po prostu, jak ktoś jedzie z nastawieniem wielkim, nie łowi ryb i później ma do wszystkich pretensje. No niestety, to jest wędkarstwo. Ja zawsze powtarzam, łowienie karpi to nie jest bieg na 100 metrów. Nie zrobisz dobrej formy i nie wygrasz zawodu, bo jest wiele czynników, które składają się na wygranie zawodów. No, możesz być, nie wiem, najlepszy w rzucaniu, możesz mieć najlepsze kulki, ale źle polosujesz i... No i nie ma sukcesu. To możemy teraz życzyć federacji sukcesu, na który ma wpływ, tak? Ten wpływ jest o tyle utrudniony, że żeby federacja funkcjonowała poprawnie, musi mieć członków. Także życzymy federacji członków. Dokładnie, też zachęcamy do wstępowania do federacji. Ja sam też wstępuję do federacji, chłopaki od nas ze sklepu też wstąpili do federacji, także że mam nadzieję, że to wszystko będzie szło do przodu i tyle naprawdę. Jest to jakiś koszt naprawdę śmieszny, bo to jest chyba 50 zł rocznie, także że uważam, że jest to jak najbardziej, a jeśli ktoś był na Mistrzostwach Polski, no to są zawody na pewno, które w jakimś tam stopniu różnią się na pewno od zawodów zwykłych. No jest to ciśnienie przy losowaniu czy przy czymś, jest hymn Polski, jest flaga, no jest inaczej, tak? Jest to, no nie ma lepszych zawodów, ja uważam, w Polsce niż PCM. A tutaj teraz macie kwalifikacje, tak, do Mistrzostw Polski, ale na tą chwilę wy na przykład, jako ekipa, na sektorze? Na sektorze nie, bo nie. Mamy zrobione, że PCM-a mamy za sektory. Za sektory. Bo uważam, że jest to bardziej sprawiedliwe. No tak, wiadomo, bo są różne. No dokładnie. To co, może się spotkamy znowu na Mistrzostwach Polski? Myślę, że spotkamy. Dzięki.
Nie wierzę. Brawo, stanowisko okay. numer 20. Brawo. Janusz, Norbert, 15 kilo z groszem. Piękny karpik. W tym momencie big fish i prowadzenie w zawodach, także gratulujemy. Piękna rybka. Były emocje. Za minutę się big fish zmieni, bo zważymy następny. No, zaraz zobaczymy. No. Gratulacje, panowie. Słuchajcie, przed chwilą ważyliśmy big fisha, a okazuje się, że druga ryba w worku u chłopaków jest jeszcze większa, także w zasadzie mamy nowego big fisha, 15450, ponownie koledzy ze stanowiska numer 20 mają dwie piękne ryby, brawo, brawo, naprawdę. Brawo. Piękna rybka, świetna robota i prowadzenie w zawodach. Myślę, że przez chwilę na pewno będą na szczycie, a kto wie, może i zostaną tam na dłużej. Gratulujemy. Widać, widać po braniach, tak? Wiesz co daje, bo myśmy to wyczaili, jak puszczasz taką zarybieniówkę 3-4 kilo, to ona ze stawu hodowlanego nie jest przyzwyczajona do pobierania i dużych kulek. Ona w ogóle ma inny jakby BH zbiory z pobierania pokarmu i z tego później się biorą takie piki, nie? Ona ma problem z pobieraniem pokarmu z dna. Na mediów. Dobrze, autografy potem, tak? Na karcie. No. Nie, jeszcze... 20 jest, to już drugi sektor jest. Nie, tutaj tylko macie D na razie. 12, tu jest 12 i 40. Nie, dobrze, dobrze, tutaj tylko jesteście teraz na dwójkę w sektorze. Fajny, mega fajny. Statysz mu się prostuje, zobacz. O, weź ją ten. Nie, nie, jest. Nie smutajcie się, ryba uciekła z wora, no, ku przestrodze, zapinać worki. Tak jest. Worek rzecz najważniejsza, trzeba dbać o worek. Będzie wymiana szybka. Worek ważny. Pobudzi ich do działania. Tak jest. Ambicje zostały tylko paki podrażnione, teraz to teraz to. Chłopaki jak pójdą, to jak dzik w sosnku. Muszę dużo to odczoraj sobie. Tak. Robimy choć ma? Zrobimy chłopakom session. No, słuchajcie, wygląda jakby z rzeki tutaj nie? się pojawił. Może tu jest jakiś dopływ kanałami. Kiedyś był. Kiedyś to tutaj była jedna wielka rzeka. Zadowoleni? Tak, bardzo. Także, dobra. Tak, pryśnij mu tam tutaj. Oni też pełno taką koni taką dziewiątkę. Oni ile złapali? 9 kilo? Tak, 9 kilo miało. O kurde, to nasz jest mniejszy. Tak? Tak. Teraz 7. Wejrzyj na cykl. Bo chciałem, żeby otworzył buzię, żeby dla aerotomanów też zdjęcie było. Ty mówisz? Cześć, na TikTok. Każdy musi mieć trochę na nofy. Dobra, to zrób mi jeszcze tam. Kobicie wyśle i będzie grał. Kurwa, zawsze zasilałem. To jesteś teraz mistrzem drugiego planu z tyłu. Aha. Dobra. Coś bliżej dwójki z przodu. Najbliżej Big Pit. Big Pit? To jest Big Fish. Uciekła gdzieś? Nie. To w namiocie śpi. Założyłeś sen. Co tam? Co jest? Suniuś? Gdzie kochany? Cio? Jaki ty ładny. Nie ty, jakie ty? Co? Ty pies. Szkona. A nie, pies jest pies. Ty pies. A przed chwilą zapytałeś, gdzie byłeś wczoraj. Tak, a po co miałem być wczoraj, jak jestem dzisiaj? No właśnie, trzeba też na żywo złowiliśmy ryby. Mamy już wyciągnąć.
Tak, tak. No. O, jak są zapisane, to trzeba je... Zapisane to... już są. No. Słuchajmy, pomóż nas. Tak. Trzeba awaryjnie wypuścić rybki, bo tak, już trochę... Bezpieczeństwo najważniejsze. Janusz, a nie, nie masz troszkę. Szymon ma. Weźmiesz tam? No, jeszcze trochę dalej, tam weźmiemy tą matę. O, tu już wszystko idzie. Ile? 11,350. Tak? Tak. Powoli pociąga jedną. Jak to na jeżynie, nie? Oto no, jeży się. Powoli, powoli. Tu zaczyna robić się bardzo grubo. Tak. Fajnie, zajebiście. Bo to już to jest trzecia ryba duża. Już. Słuchajcie, ale ja muszę to powiedzieć, bo tu wielkie gratulacje dla chłopaków. Ale jedna rzecz, którą warto podkreślić, to jest bohater tak naprawdę tego wydarzenia. To jest Przemek, który chłopakom ta ryba zgarnęła przed chwilą dwa zestawy. Przemek, który teoretycznie rywalizuje tuż siedząc obok na stanowisku w walce o udział w Mistrzostwach Polski, przyszedł tutaj i pierwsze co powiedział, to powiedział: piękna ryba, chłopaki, gratulacje. Nie było żadnego protestu, żadnego. A dlaczego ma być protest? O tym, że ta ryba ma być niezaliczona. Czasami jest protest o to, że ktoś głośno oddycha. Tylko po prostu szczerze pogratulował przecież... chłopakom ryby, naprawdę szacunek. Się spotykamy, żeby powędrować, a nie dzięki wielkie. Także pogratulujcie też Przemku. Tak, tak, wielkie dzięki. To jest taka super zasada tutaj, fair play. My podziękujemy. Rację. Dobrze, chłopaki. Jak przepraszam, co to za zebranie no. jest? Można? Koło Łowieckiego. 6, 6, 7, 4, 4, 9. Piotrek dzwoni na Roxę, nie wie co to znaczy, ale... 109? 109. 69. Coś to nie pasuje. Czekaj. 674. 674. Za stara, daj spokój. Wy kur... Widzisz, jak się po parę razy się potrędzi? O, super. Piękne. Dobrze, chłopaki nam zaproponowali jedzonko, to za to pozwoliliśmy złowić im karpę. Będziemy zaraz jedli! Wypuszczajcie go szybko! Tak, podcinamy tylko. Tak, tak, tutaj ten. No, tak, wyciągnij. Gdzie głośno tam ja! Gdzie głośno tam ja! Będziesz sobie coś złego i właśnie dzięki temu... To co, jedziemy, nie? Tak, jedziemy, jedziemy. Dobra, ważne. My zapięte, nie? A wiecie, że... A wiecie? Słyszeliście? O, o! O! O, o, o! O! To jest to! Żeby nie było, że na jeżynie tylko łowi się te małe. Duzi ludzie Selekcja. Łowią duże ryby! Ja, po prostu to jest... Jaka impreza, takie ryby, no! To wszystko dzieci dziesięcioleciu, nie? Tak jest, bo tak jesteśmy, tak. Jest prawda, że tutaj też dzięki temu jesteśmy tutaj i możemy być i fajnie, nie? Udało nam się coś złowić. No to dalej, kontynuujmy ten wiatr wyborczy. Także, wypuszczę po kolei. Także na spokojnie, my jesteśmy mega zadowoleni, nie? Maciek obiecaliśmy. Maciej, nie, nie, masz ty wasz. Chciałbym, żeby osoba, której obiecaliśmy, że zadzwonimy z SMS-em, że będzie ryba. Słowo dotrzymaliśmy. Dokładnie. I jutro, jutro, no może dzisiaj wieczorem jeszcze jedno. A my to odebraliśmy jako groźbę. Po prostu mniej pracy chcecie. Ja się bałem o własne życie, nie? Ale ja chciałem, żeby koledzy powiedzieli jeszcze jedno, bo jak były jakieś uwagi odnośnie tego, że było za głośno, to jaki argument jest? Dlaczego było głośno? Przecież to jest dziesięciolecie, to musi być głośno. No jak może być cicho? No panowie, albo się świętuje grubo, albo wcale. Nie mamy pytań. No. Maciej, weź wypuść rybę, bo zaraz powiedzą, że tą samą daliśmy do warzyw. Maciej, zbij tę siatkę. Wrócisz jeszcze, ja wiem. Do dobrego. Cześć. Dzień dobry, cześć. Cześć. Maria.
Maria, daj panu cześć. 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 Żółwik. Żółwik. Wuja Kamil. Żółwik. Wuja Stawów. Piątaka, nie? No powiedz. Żółwik. I wuja Krychu jeszcze. Pięknie. Żółwik. Jak masz na imię? Marty Wieczorek. Trochę nie zrozumiałem, tatusia też czasami. Nie mówisz na prawo, a nie na lewo, kurde, no to jest... No jakiś... dobrze, tam luz tam nie mamy ciśnienia. Szkoda, że ten... Ale wiecie o tym, że wędka karpiowa zaczyna się od metra? Od czego? Od metra. Kwadratowego. No właśnie, chociażby. To nie skacze ten karpie chory. No dobra, dobra. Do końca jak się tutaj to pożywienie zdobywa. No za minutę oddzwonię do ciebie. Hej ty! Nie oddzwonij! SMS. Smakowała pizza? Bardzo. A ile było jajek w dziku? Dwa. No co, ja nie potrafię. Wiesz jak jest, jest dobrze. Słuchajcie, może być tylko lepiej. Że tak powiem, fotografia nie oddaje emocji do końca. Nie, ale to film, z pewnością. Ale film może, nie? Ale jesteśmy bardzo szczęśliwi. Możemy powiedzieć tylko tyle, że mimo tego, że nie jest łatwo, na macie lądują kolejne ryby. No. Dokładnie, słuchajcie, coś tam próbujemy. Na niski stan wody. Rzec emocje jak ta ryba. Ja jestem tutaj. Jak to mówią? Jak w szachach? Nie. Jak na grzybach mówią. No nie chcę, kurde, się poddać. Tak, tak, bo to ja widziałem, że on nie jest najlżejszy, tylko że łatwo dochodzi tutaj do tego jak momentu, kiedy już czuję, że już jest płytko i już jest podbiera gdzieś, to... Myślałem, że będzie coś większego. Jest. Brawo. No cóż, ale dobre, że są punkty. Tak jest. Niestety jesteście zmuszeni na moje towarzystwo, panowie. Nie jest to zbyt przyjemne, ale... Buzi. Dawid, żebyś mi później czasami nie proponował podobnych rzeczy w nocy. A moglibyście coś powiedzieć? Pierwsze zdjęcie z dubletem. Pierwszy dublecik. Pierwszy. No kiedyś ten pierwszy raz musi być. Akurat ci trafiło. Weszły? Dobra, już mam podpisane. Okej. Teraz oby weszły te większe, nie? No dokładnie. Jest, chłopaki walczą, młodzież walczy. Do końca walczymy. Trzeba starym prykom skopać tyłek. Kiedyś pamiętam, jak łowiłem na spławik i śmiali się, bo miałem takiego bacika i takie ruskie stare krzesło, a obok siedzieli z takimi tyczkami i podestami za kosmiczne pieniądze, dla mnie wtedy nieosiągalne. Ale jak kończyły się zawody, to się przestali śmiać. I tak kilka razy. Także to jest fajne. I tego chłopakom życzę. Deszczowe karpie. Po jeziorze Kruszyńskiego. Po jeziorze Kruszyńskiego. Tym rybom to nie przeszkadza, że pada, nie? Bardziej my mamy problemy, nie? Ale musimy sobie radzić, nie? Prawda, panie prezesie? Oczywiście, że tak. To jest hobby dla samych twardzieli. Nie ma miękkiej gry, nie także. Chłopacy śpią na kocu, w namiocie, choć, ale... Idzie wytrzyma, nie? Ale są kozaki. Tak, dzisiaj już bez względu na wynik końcowy są dla nas wygrani. Jest to. Tylko nad kołyską, trochę się o, delikatnie, o. Zajebiście. Daj mordą, dasz radę obrócić? Nie. Dobra, to gra. Jest? Dobra, nie męcz się, nie męcz. Do wody, chłopaki. Ale jest ten, nie?
Jest to dzwona. Coś tam się zadziało, nie? Noc była robocza. Noc robocza, dokładnie. Nie, no tak to można pracować. Tak to można pracować, nie? Dobra, okej. Okay. Nie rozpieszczam, taki worki się zabezpieczyliście. Słam? Worki jest, to się zabezpieczyli. No musieliśmy jedną pożyczyć znowu. No ogarnęliśmy tego bardzo. Jest zapięty? No, nie będzie do podnia. No ja nie wiem. Takie w nocy. To nie są brawa. No, żałuję, że nie było wcześniej tego deszczu. No co? Żałuję, że nie było wcześniej tego deszczu. Rozumiem, złotego deszczu. Kamil, możemy się... Następna dwójka. Możemy się dogadać, słuchaj, z tym złotym deszczem. Szefy, my się nie dogadujmy. Ale wylosujmy, kto u góry, kto na dole. Poczekaj, w papier kamień. Dobra. 3-4. 3-4. I znowu się dobra. Umówili, kurwa, dobra. Dobra, teraz teraz ja. 3-4. Jest! Jest! A teraz nastanie niezręczna cisza. No dobra, tym razem zmiana. To już po tarowaniu, tak, Kamil? 3-900. Jasna pogoda. Szał macicy, normalnie same PP bijemy. Ty. Powiem wam, że jeszcze 3 tygodnie i wejdą te dychy, nie? Dobra, poczekamy. Tylko skup się, bo nie wiem, czy go podniesiesz. Założyłem obiektywy do makro. Ręce, ręce do przodu, ręce do przodu. O. Takie bydle! O, niżej, niżej, niżej trochę, trochę niżej. Szybciej rób to zdjęcie, bo nie utrzymał, nie utrzymał. Odpocznij. Odpocznij. Dawaj. Ale bydlak. Nie, nie ma co się śmiać. Kiedyś będzie PB i cię ugryzie. Ryba jest ryba, to jest najważniejsze. Tak kiedyś kiedyś tak będzie jest. Wielki i ci połamie za to wędkę, zobaczysz. Też tak myślę. Na razie jest okej. Okay. Nie denerwuj się. Zaraz wróci. Ale uśmiech ci się trochę, no. No Michał, piękna ryba. Ryba piękna. Pogoda chujowa. Ale uwierz mi, że im to nie przeszkadza, tym rybkom, nie? Dobra. Trzeba to jeszcze utrzymać, trzeba to jeszcze dokładnie. Ja to mam dobrą spoko, robotę pan. Dzisiaj, najlepszą. No, czekaj, smyku. Fajnie. Fajnie. Patrz. Co z tej strony to fajnie wygląda, jak wszyscy przed tobą trzej klęczą. No. Jaka jest moc. Już mi nie zależy. Dobra, spoko. No tak, już się nikomu śpiewać teraz nie chce. Nie, jeszcze była intonacja jedna. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie. Super, a powiecie coś do mnie tak? Nazywam się Bartusz Robert. Jesteśmy anonimowymi karpiarzami. Tak jesteśmy. Jesteśmy anonimowymi. Potwierdzamy, nie zaprzeczamy. Najważniejsze kontakt z rybą. Na zawody przyjeżdża się najpierw po branie, a później po zwycięstwie. Tak. Cieszymy się, bo wypracowaliśmy rybę w sumie no, w sektorze chyba, nie? Który w ogóle nie mówi. Tak naprawdę u was tutaj jest ciężko. No. Strasznie się Robert zachowałeś, wiesz co, nie dałeś szans na to. Znaczy nie, ja ją mówiłem, że przecież leć, nie? Bo jednego leszcza wczoraj złowiliśmy tak samo, ale... Zabrałeś żonie wędkę? Nie, powiedziała wiesz... Nie, bo moje, nie daj Boże, mi się zepnie, to wiesz co powiem. Gadania, ta. Ja bym siedziała do niedzieli, to na tym do końca turnusu. Wtedy z tym karpiem też było, tak? Ja mówię, ustaw hamulec, żeby się nie spiął, nie? Ona jak? Ja mówię, kurwa, nie wiem jak tak, żeby się nie spiął. Ona skręcić, rozkręcić? Mówię, nie wiem. Czekaj, Misiu. Ale my też takie dyskiotkiem mieliśmy.
Pamiętam, że była teraz życiówka. Pamiętam, że to nie była moja kolej, ale była taka presja na koniec, że Piotrek stwierdził, nie, najwyżej będzie na ciebie. Weź go polej trochę, bo ma taką pianę. Tak. To czym poleje? No masz na wiaderko. Weź go troszkę z tego. To wyjmij te, bo tam się moczą się. To ile tak by ciche dni trwały po spiętej rybie? Nie, my się tak długo nie kłócimy, ale wiesz. Nie, do następnej spięta. Tak, 12 dni. 12 dni, nie? Papiery w namiocie podpisuj. Weź go, Janka, ty przytrzymaj sobie. Nie, bo mi spadł. Nie, no dobra, długo wypuszczamy. Łapią u nas tym? W tym sektorze? Ja chciałem zapytać, czy ten karp jest taki karpiowy, bo on taki kolorowy, to ja nie wiem, czy to może to do jest... kategorii akwariowych jest karpiowy, czy nie jest. To jest wielkanocny, trzeba używać... to jest pisanka. A czy używaliście zanęt z Tropicala? To jest pisanka, wielkanocny. Taki duży team, oni łowią na 16 kg. I na ochotkę. Chodźcie, chodźcie. Na ochotkę. Idźcie, chodźcie. Na ile miał? 6400. Ja nie idę, bo potem mówią, że wszędzie swoją mordę wtykam. No już i tak wszyscy kurwa, wiedzą, że masz parcie na szkło. A mam ja, tu. To no i ten, żeby zrobić zdjęcie. I chodź też. Chodź. Ja jestem niefotogeniczny. No chodź, chodź, no, chodź. Chodź. Czekaj, ja to powiem. Jak wszyscy, to wszyscy, słuchaj. No, to jest babcia też. No. Ale zajebiście. To jest wisienka na torcie tego tych naszych zawodów. Co to za mnie robi? A ja buzi. Ręką? Nie, na pewno go przygotowywałem, bo już się poszyli. No. Dziesięcioletni. Nie widział tylu ludzi po pisterze. Ciekawe jak to smakuje. A podobno są tu siutkie. Tak na tę godzinę wtedy mój pamiętasz? Ciekawe jak to smakuje. Kurwa. Weźmiemy do wody, nie? Nasz kamień do wody. Tego się... Dobra, ankrum, ty, dobra, zjem grzyba. A się ty tych grzybów to już nie jest, wiedziałem, że to jakaś podpucha. Ale jeszcze kolega jeszcze... Bożej, czekaj, ja go muszę jeszcze wyjść. Puść to, żeby na rzeczego to wskoczył jeszcze do tego. Jaka rozrywka, no. Chłopaki jakieś japońskie kulki chyba założyły. MMS-y. Ryba czekoladowe. Okay. Witamy serdecznie, jest z nami Paweł Krzemianowski, jeden z szefów firmy Invader, który jest naszym sponsorem tutaj tego wydarzenia dziesięciolecia, Pucharu Dziesięciolecia Polskiej Federacji Wędkarstwa Karpiowego. Paweł, tak naprawdę my jako federacja od wielu lat prosimy o to, zabiegamy, aby ta nasza organizacja liczyła jak największą ilość członków. Powiedz tak naprawdę, jak z twojej perspektywy, jako sponsora tej imprezy, osoba, która tutaj bezpośrednio zaangażowana jest w działania swojej firmy, jak widzi tak naprawdę naszą organizację i dlaczego warto ją wspierać? No ja powiem tak, że od paru lat obserwuję ten cały świat karpiowy i można powiedzieć, że federacja też jest znana mnie dopiero od paru lat. Ale uważam, że na tym rynku, w tym świecie, jeśli ktoś działa już 10 lat, tak jak wy macie tutaj jubileusz, który odbywa się właśnie na Łowisku Jerzym, to uważam, że naprawdę coś jest warte kontynuowania, wspierania, ponieważ no, powinno to łączyć takie idee, gdzie znam co niektórych założycieli, którzy zakładali, co im przyświecało. Pozdrawiamy tutaj wszystkich prezesów tak, z tego i miejsca, nawet w naszym Piotra teamie Janusza. Jest też jeden Artur, który też właśnie z Piotrem Januszem zakładał. I co im przeświecało? Właśnie połączenie tych wszystkich tutaj grup, można powiedzieć, co miało być, gdzie jeszcze, wiadomo, nie było w PZW tej sekcji sportowej. I takie działania, które właśnie zrzeszały, które miały łączyć, jak najbardziej były pozytywne. Oczywiście, jeśli to się zawsze rozrasta, to jest tyle samo przeciwników, co i zwolenników, ale uważam i od pewnego okresu, już paru lat, współpracujemy, też organizujemy zawody, my jako Invader,
na różnych łowiskach i z serią eliminacji do PCM i uważamy, że no, są to najbardziej teraz aktualnie takie no, najbardziej wiarygodne zawody, które wyłaniają właśnie poprzez eliminację tych najlepszych z całego kraju zawodników, którzy spotykają się w jednym miejscu gdzieś o jednym czasie i wtedy konfrontują swoje możliwości i wiedzę. I uważam, że takie coś powinno być jak najbardziej dalej wspierane, propagowane i żeby się to rozrastało, żeby to bardziej, nie wiem, łączyło niż dzieliło. To jest jak najbardziej słuszna idea. Myślę, że to, co Paweł powiedział i myślę, że to powinno być puentą tak naprawdę tego wszystkiego, że ta federacja powstała właśnie po to, żeby łączyć, także my dziękujemy za wsparcie i myślę, że jeszcze wiele fajnych rzeczy uda nam się razem zrobić. Też mam taką nadzieję. Dzięki, do zobaczenia. Dobrze, to teraz pytam, egzamin z lekcji porannej. No już jest na pewno piątki, nie będzie. Już kilo mniej. Rybka na siebie. Na siebie. Wiktoria pod płetwy. Grzbietem na siebie. Już czwóreczka w maksie. Weź połóż tą rybę, tak. Połóż tą rybę. Wyłóż ręce. Wiktoria. Wiktoria tu, Wiktoria tam. No i czemu nie? O, no. Już jest dobrze, nie? Nie, no na leżąco. Wyciągnij tam na leżąco musisz wkuć. O. Dobra, poprawkowy znany. Staram się. Dobrze jest. Dobrze, elegancko. Dobrze. Jako, że jest, słuchaj, powiem ci tak, jako, że złowi ona jest tylko w tym obszarze jedna ryba, tak? To masz najlepszą ocenę z ekipy. Tylko. Normalnie, trzyma, dziękuję ci, Danielka. Trzyma. Wyrozumiały. Nie lubię. Ale. Ty, przymarzliśmy? Trzeba było się przytulić w nocy. Tego nie wiemy. Jesteśmy? Są takie chwile, kiedy czasami trzynastka nie wystarczy. Ej! Najmniejsza? Tak. To jest najmniejsza z tych, co zdobywaliście dzisiaj? No. No przestań ich tam wkręcać, bo... Dobra, czeka. Jeszcze tam tych głównie widzieliście, także wiesz. No, jeszcze macie szansę się odbić, no. Już w ogóle. No, to delikatne, że się wstrzyma, to wiesz. Ja już weźmę może na ten. Na grzbiet. Na grzbiet. No. Angielski pysma, nie? Taki krótki, strasznie angielski taki. Gdzie jest kropka? Gdzie jest kropka? Dobra, to dawajmy trzecią. Troszkę połowiliście tych ryb, prawda? Ile tak. Złowiliście ryb? Około 30. A jak tam herbę. Morale przed ogłoszeniem wyników? Jak całe nerwy. Czuwacie? Nerwy są. Nerwy są. No, są. Tyle razy się smyknęło kawałek. Okay. Ale wierzycie, że się uda tym razem? Tak? Wierzycie, że się uda? No mam nadzieję, bo fajne ryby, nie? No fajne. Jak na jeżdżę, to wszystko powyżej dychy, tak jak tak chcieliśmy. I to mamy powyżej deszki. No podtrzymamy was jeszcze trochę w niepewności. Nie ukrywamy, że trochę tych dużych ryb jeszcze zostało dzisiaj złapane. W ogóle taka ale... noc zimna, ona gdzieś te ryby z... Nie, ten. Fajnie, naprawdę, świetny wynik.
było co robić. Myślę, że tutaj tak walczyliście do końca. Panowie, to już trzecia kartka, którą zapisuję. No, ludzie. Tak. Dobrze się zawody kończymy. To, że złapaliście w 2 godziny 10 ryb, to tak naprawdę też jeszcze niczego nie oznaczało. Nie, tak. A codziennie doławiacie jakieś kolejne. Nie? To możemy zaprosić na stanowisko numer 20 na prywatną zasiadkę bezwzględnie tutaj. Tak. Nie? No to można się naprawdę pięknie pobawić. Tak. Fajnie, fajnie. No dobrze, to co, widzimy się o 12 na zakończenie. Będziecie! Podejrzewam, że piersi! Podejrzewam, że piersi w jakim znaczeniu? Piersi, jak zameldujemy się tam, o, w tym sensie. O 12. No to super. Zbliżenie na namiot. Dzień dobry. Żartownik. Dzień dobry, jestem Michał. I? Michał w portki nakichał. To już słyszeliśmy i niektórzy też czuli. Serio. Na 25 kg brakuje. O, widzisz, to jest właśnie optymistyczne podejście. Na 25 kg. Yeah! Zrobicie nam jedno naszym? Ale poszło. Wszystkie ryby, jakie płyski zdrowe. No idź tam, no dziewczyny. Chodź, chodź, oka! Chodź, chodź! Ten już dostał parę razy. Chodź, 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 oka masz. Tu masz. Jest na to. Połowiliście troszkę, nie? No 15 ryb zapaliśmy. No, super. No, mówię, ostatnie dwie pozycje na ty. Jedna ekipa miała około 30. W sumie prawie jesteście u siebie, nie? 30? No. 20? No. 10-2, koniec panu. Pani pracy nie ma. Nie, bo ty nie łowisz. Nie łowisz, zostaw. Zostaw, bo nie łowisz. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Dziękujemy, że wzięliście udział w tych zawodach. Zawody tak naprawdę dość dla nas ważne, dziesięciolecie federacji. Myślę, że tak szerzej, w szerszym tutaj aspekcie poświętujemy sobie jeszcze to wydarzenie na targach w Toruniu, na które z tego miejsca wszystkich Was serdecznie zapraszamy. To jest 23 i 24 listopada tego roku, tak? Także jeszcze na pewno trochę o tym napiszemy. Słuchajcie, bardzo fajnie nam się to wszystko tutaj ułożyło, dużo tych ryb złapanych. Pogoda nas oszczędziła na szczęście ostatniego dnia, chociaż nie było łatwo. Dzisiaj był spory przymrozek, ale nie od dziś wiadomo, że karpiarze to twardziele, także myślę, że dla nikogo nie był to duży problem. Wszyscy sobie z tym poradzili. Fajna atmosfera, za co też bardzo dziękujemy. Myślę, że tak naprawdę całe to wydarzenie można podsumować tym jednym zdjęciem, które wczoraj ukazało się w internecie. Przy karpiu koi, kiedy tak naprawdę drużyna w walce, tak naprawdę tutaj mamy o najwyższe o stopnia podium, tak, o walce o PCM-a, stoi z rybą, a za nią jest 10-11 facetów, którzy ze stanowisk obok sąsiadujących biją brawo, trzymają, tutaj też gratulowali zwycięstwa, gratulowali tej ryby, także naprawdę bardzo fajny widok, który pokazuje, że bez względu na to, jakie koszulki mamy tak naprawdę, skąd jesteśmy, wszyscy potrafimy się tutaj zjednoczyć i tworzyć tą jedną wielką rodzinę i chciałbym z tego miejsca życzyć Federacji z okazji tych 10 lat, żebyśmy tą jedną wielką karpiową rodzinę tworzyli jak największą. To jest nagroda, którą ufundowało nam łowisko Jerzyn. Nagroda za karpia koi złowionego przez drużynę ze stanowiska numer 20, przez
Janusza i Norberta, także zapraszamy. Nagrodą jest weekendowy pobyt na łowisku Jerzyn dla dwóch osób. Dziękujemy tutaj. Piękna rybka. Fajnie, 3 lata temu byś była ostatnio widziana, więc miło, że... W zasadzie moglibyśmy tutaj z kolegami zostać dłużej, bo najmniejszą rybę, czyli bono wartości 400 zł za usługi serwis kołowrotków, tak, od Przemka Grobelnego, zdobyli również koledzy ze stanowiska numer 20. Rybka ważyła niecałe 3 kilo, dokładnie 2825, ta nagroda również jest dla was. Po raz kolejny gratulacje. Panowie się nachodzicie trochę. No właśnie, będziemy się widzieć, nie? A z tym bonem zdjęcie trochę. Największa ryba, karp o masie 15 kg 450 gram. I kto? Janusz i Norbert. Brawo. Nagrodą oprócz statuetki jest to ponton ufundowany przez sklep wędkarski Orata z Sochaczewa. Ponton wędruje do was. Także gratulujemy. Biorąc pod uwagę jego rozmiar, myślę, że chłopaki będą musieli się nim wymieniać. Albo tak, albo jest motywacja, tak. Na miejscu 10 z wynikiem łącznym 3 ryb, 14 kg 275 gram, zdobyła drużyna ze stanowiska 24 w składzie Aleks Sokołowski i Mateusz Kwiecień. Brawo! 3 ryby, stanowisko 45, Zbigniew Procyk i Filip Lubas. Dwie ryby, ale waga 18 kg 925 gram. Drużyna ze stanowiska numer 22. Maciej Kortus, Michał Ratajczak. Brawo. Klub karpiowy spina tutaj w mocnej ekipie. Numer 15. Tomasz Buczkowski, Maciej Buczkowski. Drużyna, która również zasłużyła na uścisk prezesa. Myślę, że na to nie. Mogą sobie usiąść na tronie bezwzględnie. Ja myślę, że po takim świętowaniu to nawet trzeba. Dziękujemy. Dzięki. Tryk Kuligowski, Karol Kaszkowiak. Brawo. Było blisko. Szkoda tych świętych ryb, nie? Tak, szkoda tych. Widzę, że co niektórzy zaczynają się trochę pocić, a jest dość chłodno. No dobrze. Walczyli dzielnie. Pierwszego dnia mieli już w zasadzie 5 ryb. Podmieniali. Łączny wynik 33,675. Piąte miejsce. Drużyna ze stanowiska numer 47. Adam Krubiołka, Paweł Borysiak, Paweł Krzemianowski. Brawo! Koledzy dzielnie walczyli o wygranie tego sektora. Im się udało, bo to właśnie oni pojadą na finał Mistrzostw Polski. Zwycięstwo w sektorze. Stańcie może tylko. Dla nas ponownie. Trochę i postresowaliśmy, ale... Co to jest? Także piąte miejsce i zwycięstwo w sektorze. Brawo jeszcze raz! To jest najważniejszy klej. Dzięki jeszcze raz. Tutaj? No tak. Nie, spoko. Miejsce czwarte i tu w zasadzie można by powiedzieć, że pechowe. Ale myślę, że nie dla tej drużyny, ponieważ to jest drużyna, która oprócz czwartego miejsca wyjedzie z tych zawodów z przepustką do wielkiego finału. Miejsce czwarte, 18. Szymon Jągowski, Rafał Adam, 35,325. Chyba się nie spodziewali, co? W ogóle. Sam jesteś. Dobra. Warto walczyć do końca, ta jedna ryba zadecydowała o tym, że właśnie oni wygrali sektor. No, dobrze. Wasze wytnie. Czy się wytnie, to... To się okaże. To się zobaczy. To się zobaczy.
Trzecie miejsce w naszych zawodach Pucharze Dziesięciolecia PFWK zdobyła drużyna ze stanowiska numer 34. Łączna waga 36,525 gram. Radosław Skawiński, Andrzej Rosiński. Brawo! Wreszcie będziesz miał porządną kołyskę. Radiu. Już nauczyliście się już składać te kołyski, nie? Także... Rozumiem, że samochód nie wchodzi do puli. Samochód nie. Miejsce drugie. Łączny wynik 36 kg 950 gram. Stanowisko numer 28. Patryk Liczewski, Łukasz Jaskowiak. Brawo. I sama. Też walczyli do końca, podmienili dzisiaj jeszcze dwie ryby. Dwie rolki tam zeszła pobierać. Chciałem tutaj trochę pościemniać i zbudować jakąś, nie wiem, no, atmosferę grozy, ale chyba mi się nie uda, bo myślę, że wszyscy dobrze wiemy, zwycięzcą tych zawodów może być tylko jedna ekipa, która zrobiła tutaj po prostu, no, pogrom, tak? Złapali masę pięknych ryb, w sumie chyba około 20. Pięć największych, to łączna ich waga ponad 66 kilo. Pierwsze miejsce w tych zawodach. Pierwsze miejsce w sektorze. Drużyna ze stanowiska 20, Janusz Momot i Norbert Gabrielczyk. Zapraszamy. I eliminacja oczywiście do finału. Starali się o nią długo. Czasami brakowało tak niewiele, ale dzisiaj się udało. Nie wiem, masz bilet. Gdzie ty bracie, ale musi się... I dyplom. Jeden, tak. Co ten dyplom może...